kwietniu i w maju maturzyści z reguły czują się beznadziejnie, no i właśnie przygotowują się do matury. Chciałbym omówić zjawisko sprzedaży kursów przygotowujących do, no właśnie przede wszystkim egzaminu maturalnego. No i od razu powiem, że bardzo mi się taka aktywność nie podoba i nie tylko nie podoba mi się na tym polu, że nie kupiłbym takiego kursu, ale też z perspektywy twórcy, czy po prostu człowieka, wydaje mi się ta działalność na wielu poziomach mega, mega zła. No i chociaż mam do ludzi sprzedających takie kursy pewnie z kilkanaście zarzutów, to chciałbym w tym materiale wymienić takie trzy główne powody i chciałbym je nazwać, bo wierzę, że to jest ważne i wierzę, że to wcale nie jest oczywiste, chociaż oczywiście otrzemy się o rzeczy, które no właśnie są takie dość logiczne. No właśnie od tego zacznijmy. Pierwszy powód, dla którego po pierwsze ja sam nigdy bym kursów nie sprzedawał, po drugie wydaje mi się, że sprzedawanie kursów, czy jakichś, nie wiem, notatek, sesji powtórkowych przed egzaminem maturalnym jest dziwne, to fakt, że wiedza jest wszechobecna. Informacje, które są niezbędne do tego, żeby przygotować się na przykład do matury, są w ogólnym dostępie i są de facto od lat przedrukowywane w formie papierowej, no i są dostępne też w domenie publicznej. Nie chodzi mi tylko o pomoce dostępne i dostarczone za darmo przez Twoją szkołę, ale też przez po prostu system edukacji, który w ramach różnego naboru programów grantowych, realizacji zadań publicznych przez na przykład instytucje pozarządowe po prostu dostarcza darmową bazę wiedzy. Czy też wreszcie, no właśnie chodzi mi o działalność kanałów takich jak mój, których jest po prostu mnóstwo i praktycznie każdy przedmiot taki szkolny jest analizowany przez mnóstwo ludzi. Część robi to dlatego, że to lubi albo po prostu ma taką ochotę. Wartość bezwzględna to taki bramkarz w klubie. Załóżmy, że liczby nieujemne są kobietami, liczby... Tego się nie da uszczęśliwić, dopiero ten jeden praktycznie nieosiągalny cel. Część osób rozszerza po prostu swoją działalność, na przykład jako nauczyciela czy nauczycielki, no i dodatkowo też no właśnie udostępnia swoją wiedzę za darmo. Nie został od razu zapisany, on narodził się w tak zwanej kulturze oralnej. Co to znaczy? Wiedzy dostępnej za darmo jest mnóstwo i to nie tylko na temat matury. Ja na przykład kończąc swoje MBA, czyli taki dyplom biznesowy, uczyłem się za darmo z YouTube'a rachunkowości zarządczej, uczyłem się tego, jak tworzyć naprawdę skomplikowane wykresy tworzące właśnie ze stawienia finansowe, to wszystko było dostępne w domenie publicznej przez ludzi, którzy nawet nie mieli włączonych adsów. What will this formula give me? It'll give me anything on this line. Jeśli da się skończyć studia w oparciu tylko i wyłącznie o darmowe źródła, no to prawdopodobnie do matury też się da solidnie przygotować. Co ważne, wydaje mi się, jest to dość bezpieczne założenie, że większość tych materiałów, które są płatne, bazuje właśnie na tych źródłach, które są dostępne w domenie publicznej. Na, nie wiem, artykułach na Wikipedii, czy właśnie darmowych opracowaniach. Nie chodzi mi o to, że za dodatkową pracę, związaną na przykład z tym, że ktoś bierze darmowe źródła i je przerabia, tworząc swoje własne, nie należy się zapłata. Chodzi mi o to, że ta zapłata jest nie na miejscu, dlatego że źródła i ta praca są po prostu niepotrzebne. Bo jeśli ja mogę przygotować się za darmo do egzaminu MBA, jeśli Uniwersytet Yale może publikować na YouTubie swoje wykłady, na przykład z politologii albo matematyki, now let's fast forward three decades and let's stay in Germany. To ty również za darmo możesz przygotować się do państwowego egzaminu na naprawdę wysokim poziomie. To jest pierwszy powód, ale on jest najbardziej oczywisty. Niemniej, no, chcę go nazwać, bo to już jest troszeczkę robienie z ludzi głupoli, zwłaszcza w kontekście tego, że jednak egzamin maturalny, tak gdyby się nad nim trochę zastanowić, ma przygotować cię do jakiegoś tam życia, czy w ogóle szkoła ma cię przygotować gdzieś tam też do życia później. No i jeżeli w 24, czy 25, czy 2026 roku czujesz taką potrzebę, czy ktoś namówił cię do tego, żeby kupić sobie notatki do matury albo godzinne spotkanie omawiające jakieś zagadnienie, to można byś zaryzykować, że nie zdałeś czy nie zdałaś sprawdzianu z tej manipulacji, bo jeśli szczerze wierzysz, że to jest wiedza, której nie ma nigdzie indziej, no to jeden egzamin masz na pewno oblany, taki życiowy.
Drugi powód, który moim zdaniem jest w ogóle nieoczywisty i często umyka w tej dyskusji, to fakt, że bardzo często firmy, duże instytucje, ale też pojedynczy twórcy, którzy sprzedają swoje kursy, notatki czy jakieś systemy, spotkania przed maturą, to urzędnicy państwowi, oczywiście nie tacy urzędnicy, których spotkasz no właśnie w urzędzie, ale zarówno nauczyciele, jak i na przykład egzaminatorzy, CKE, to osoby, które utrzymują się z naszych podatków. No i ich wynagrodzenie, które swoją drogą ostatnio się podniosło, de facto można powiedzieć, że pochodzi od ciebie. Na przykład jak kupujesz sobie, nie wiem, Kizersa, albo ode mnie, jak kupuję benzynę na stacji, albo opłacam internet, dzięki któremu mogę wrzucić to wideo, w sensie z podatków. I łatwo o tym zapomnieć, jak po prostu mamy do czynienia z jakimś twórcą, albo kimś, kto no właśnie sprzedaje kurs, albo zaprasza cię na kurs. Ale no, ale właśnie trzeba pamiętać, że już dawno temu zgodziliśmy się jako społeczeństwo, że egzamin maturalny, edukacja na poziomie podstawowym, na poziomie średnim, to jest ważna rzecz. Nie powinno się za nią płacić. Nie powinno być tak, że jeżeli jesteś bogaty, to masz łatwiej, a jeśli jesteś biedny, to masz trudniej. No i właśnie dlatego pomyśleliśmy i zgodziliśmy się, że w interesie nas wszystkich jest, żeby studia pedagogiczne były w większości darmowe, żeby dyplom nauczyciela był finansowany z naszych podatków, a pensje nauczycielskie i instytucja, jaką jest szkoła publiczna, była finansowana z naszych pieniędzy. Zgodziliśmy się też, żeby przynajmniej część kursów doszkalających dla nauczycieli, dla egzaminatorów, w sumie funkcjonowanie całego na przykład CKE albo Ministerstwa Edukacji, żeby to było dobro wspólne, żebyśmy płacili wynagrodzenie i za wykształcenie ludzi, którzy później będą tę wartość do społeczeństwa oddawać. I na tym poziomie no jest dość dziwne to, że część tych nauczycieli, na przykład powołując się na to, że jest dodatkowo też egzaminatorem CKE, albo powołując się na to, że no właśnie jest nauczycielem z wieloletnim stażem, traktuje to jako argument za tym, żeby tym bardziej móc sobie liczyć za dzielenie się tą ekspertyzą za pieniądze. No i o ile rozumiem to na takim ludzkim poziomie, bo przecież nie muszą tego robić, a to jest dodatkowa wartość, którą nam dają, to na takim właśnie poziomie umowy społecznej, co wiem, że nie jest pewnie najczęstszą perspektywą, jaką przyjmujesz, podejmując takie codzienne wybory, wydaje mi się to po prostu nie w porządku. Bo ci ludzie bardzo często wykształcili się za pieniądze nas wszystkich, po to, żeby nas wszystkich edukować. Ci ludzie mają pensje i warunki pracy, i to dość komfortowe, zapewnione właśnie w ramach tej umowy społecznej, po to, żeby tą dobro i tą ekspertyzę, która jest ci potrzebna nie do tego, żeby realizować swoje pasje, nie do tego, żeby się uczyć na kurs, na spadochron, albo nie wiem, lot helikopterem, tylko żeby zdać podstawowy egzamin, no, który od ciebie też oczekuje społeczeństwo bardzo często. Jeśli na przykład chcesz iść na studia, albo mieć wykształcenie średnie, które cię w żaden sposób nie wyróżni, no po prostu nauczyciel ma ci to dać. Na tym polega ta umowa społeczna i jest to co najmniej dziwne, że często się o tym zapomina. Właściwie zawsze się o tym zapomina, dlatego chciałem to po prostu przypomnieć. Bo moim zdaniem to jest serio ważna perspektywa w kontekście takiej etyczności sprzedawania kursów do matury. I jeszcze raz podkreślę, że gdyby było tak, że samo zdanie matury jako takie byłoby właśnie realizacją jakiegoś marzenia, czymś więcej, czymś ponad, czymś, co jakby jest efektem tego, że ktoś jest ambitny, to jeszcze może bym to jakoś przebolał. W sensie wtedy ten argument nie byłby taki mocny. Ale ludzie podchodzący do matury, ludzie, którzy kupują te pomoce naukowe, te kursy, te specjalne metody dedykowane dla nich po to, żeby zdać państwowy egzamin, to ludzie, którzy właśnie po prostu chcą mieć ten egzamin z głowy. Albo dlatego, że potrzebują to jako metę po prostu i otrzymanie dyplomu kończącego edukację, albo dlatego, że chcą iść na studia. Nigdy do matury nie podchodzi w żadnej innej formie, nie podchodzi do niej jako po prostu jakiegoś marzenia, czy właśnie realizacji jakiegoś głębokiego celu. Trzeci argument, który omówiłem rok temu w filmie poświęconym przede wszystkim takiej inicjatywie, czy działalności maturalnych, maturalni.com. Maturalny prorok ogłosi 15 zadań, które jego zdaniem będą w arkuszu z matury. No to jest to, że sprzedaż kursów do matury jest najbardziej skuteczna właśnie kiedy wykorzystujemy strach, albo nawet jeśli nie straszymy bezpośrednio, to musimy wytłumaczyć osobie, która ten kurs kupuje, czy zamierza kupić, że czegoś jej brakuje i musimy postawić się jako właśnie odpowiedź na ten problem. To znaczy my musimy być tą odpowiedzią. No i to jest moim zdaniem nieetyczne dlatego, że naturalnym jest, czy oczywistym jest, że praktycznie każdy maturzysta, czy każda osoba będąca
w nauce czy w świecie edukacji będzie czuła, że czegoś jej brakuje, bo egzamin maturalny czy egzamin ósmoklasisty, w ogóle forma egzaminacyjna, nawet zwykły test jest wadliwy, bo sprowadza człowieka do wartości, która jest efektem odpowiedzi na pytania, które są wybrane z tak dużej puli, że po prostu nie jesteśmy w stanie się do nich rzetelnie przygotować, żeby mieć pewność właśnie, że te wyniki są wymierne, że wyeliminowaliśmy ten czynnik losowy. No jest też mnóstwo innych czynników, które po prostu sprawiają, że matura stresuje. No i akcja czy kampania marketingowa w formie, nie wiem, w sumie nieważne, czy memów, czy krótkich form wideo, czy filmów, w których osoba sprzedająca ci kurs mówi, że potrzebujesz tego kursu, bo inaczej, nie wiem, rodzice cię wydziedziczą. Niezależnie od tej formy, ta wartość strachu, czy to granie na kompleksie, albo na stresie maturzysty, czy osoby, która będzie egzaminowana, to jest moim zdaniem po prostu nieetyczne. Nawet jeśli faktycznie ten kurs, czy ta pomoc miałaby być odpowiedzią na problem maturzysty, to dalej pogłębia jeszcze dodatkowo ten stres, który jest na pewno, i tutaj mogę powiedzieć zarówno na podstawie badań, które załączę w linku do tego materiału, na podstawie swojego doświadczenia i na podstawie swojego doświadczenia już nie jako maturzysty, ale też twórcy kanału dla między innymi maturzystów, że to właśnie stres jest tym najgorszym, najbardziej powiedzmy śmiercionośnym czy opłakanym w skutkach problemem, z którym mierzą się maturzyści i to on będzie zawsze kosztował najwięcej punktów, czy to na sprawdzianie, czy to właśnie na maturze, czy egzaminie ósmoklasisty, czy w ogóle w życiu. No i to właśnie stres cię sparaliżuje i to stres będzie odpowiadał za to, że sobie nie poradziłeś, czy nie poradziłaś, a nie to, czy byłaś na, czy albo byłeś na dwugodzinnym jakimś kursie, czy jednodniowej powtórce. No więc dokładanie się do tego stresu, zwiększanie kompleksów, czy takiego poczucia, że ktoś nie jest przygotowany po to, żeby zarobić 50 czy 100 zł, uważam po prostu za nieetyczne. I oczywiście tych powodów, dla których uważam, że sprzedaż kursów, pomocy dla maturzystów generalnie jest po prostu niespoko, jest dużo więcej, ale no, ograniczyłem się do tych trzech, które uważam, że są po prostu takie, no trzeba to po prostu powiedzieć. Uważam, że trzeba to powiedzieć, bo pewnie dużo osób ma po prostu realnie taki dylemat. Z drugiej strony też, żeby nie było, no istnieje wartość w dodatkowych pomocach naukowych i kursach przygotowujących do matury. No, przede wszystkim taka, że mogą cię faktycznie, czy wesprzeć, mogą wesprzeć twoje przygotowania. Ale łóżka! Ale w zestawieniu z tą krzywdą, jaką robią maturzyście, no przede wszystkim... Łóżka. Zwariowałeś? Ale... Daj mi dokończyć, jest dosłownie końcówka. Ale w zestawieniu z tą krzywdą psychiczną, jaką moim zdaniem większość takich kampanii marketingowych wyrządza maturzyście. W kontekście tego, że większość, jeśli nie wszyscy ludzie, którzy takie kursy sprzedają, czy takie pomocy naukowe sprzedają, są już de facto opłacani i mają pewien dług wobec społeczeństwa. No i w zestawieniu też z tym, że stworzenie takiego produktu to bardzo często jest po prostu fikołek intelektualny. Wydaje mi się, że nieważne jak bardzo w lesie jesteś z przygotowaniem do matury, to po prostu nie powinna być dla ciebie atrakcyjna propozycja. I jeśli by się tak zdarzyło, czy udałoby się tak sprawić, że w efekcie tego filmu albo twoich przekmin, które są inne, ale po prostu reprezentują to samo zdanie co ja, wyjdziesz z dylematu, w którym zastanawiasz się nad zakupem jakiejś pomocy naukowej jako maturzysta czy maturzystka i stwierdzisz, że nie robisz tego, bo tego nie potrzebujesz, to wydaje mi się, że to jest największe wygranko w ogóle i taki wygryw porównywalny ze zdaniem matury na wynik, na jakim ci zależy, bo to jest właśnie też element roli, wydaje mi się, tego egzaminu. Jak podchodzimy do tego typu tematów i czy pozwalamy sobą manipulować, o matko, i czy pozwalamy sobą manipulować przy okazji właśnie takich dylematów. To tyle ode mnie. Możesz to skomentować, możesz to udostępnić i to by było fajne, jeśli na przykład znasz jakiegoś maturzystę czy maturzystkę, to możesz to zrobić, żeby wysłuchał mojego pierdolenia. Cześć, trzymaj się, jeśli zaraz czekać jakiś egzamin albo sprawdzian, to życzę ci powodzenia. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.